Kosmiczne rozmowy to cykl wywiadów przeprowadzanych przeze mnie w Planetarium Śląskim Parku Nauki z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury i sztuki naszego województwa. Moim pierwszym gościem będzie dyrektor Stefan Janta, szef tego miejsca, Planetarium Śląskiego Parku Nauki, które w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się niesamowicie. Muszę powiedzieć, że będzie to interesująca rozmowa, bo ze Stefanem Jantą znamy się ponad 20 lat. Napisaliśmy razem kilkanaście seansów, które są prezentowane w sali projekcyjnej, dokładnie tutaj w Planetarium Śląskim Parku Nauki. I dlatego będziemy mówić sobie oczywiście tak jak na co dzień, czyli po imieniu. Zapytam go między innymi o to, jak to się stało, że najstarsze i największe planetarium w Polsce stało się również najnowocześniejsze. Zapraszam do rozmowy. Mam przy sobie coś, co powinno ci się skojarzyć z pierwszym razem twoim tutaj w planetarium. Tak? A co to takiego? O, taśma. Seans, który nosi kryptonim C3, widok nieba w różnych krajach. Rzeczywiście. Jak to było? To jest seans, który widziałem tutaj w planetarium, będąc jeszcze pacholęciem. Rodzice mnie tu przyprowadzili, miałem może z 10 lat. I właśnie wtedy leciał ten seans. To jest taki seans, który potem przez wiele dni mi się śnił, zwłaszcza tam taka aria, która była śpiewana w czasie wyświetlania złóż polarnych. No i kiedy przyszedłem do pracy, to pierwszy seans, który zobaczyłem, to był znowu ten seans. I potem wielokrotnie go wyświetlałeś i strzałkowałeś. Setki razy. Ale to musiało być przedziwne uczucie, nie? Widzisz coś jako dziecko, a potem już jako dorosły człowiek, jakby do tej samej ścieżki dźwiękowej nawet, pokazujesz strzałką gwiazdozbiory. Tak, co prawda później zmieniliśmy tą ścieżkę dźwiękową, ale seans, który widziałem w dzieciństwie, był znacznie szerszym seansem niż ten, który potem prezentowaliśmy. On już był, jak zacząłem tu pracę, w dużej mierze okrojony. Czyli ile miałeś lat, przypomnij? Około 10. Wtedy seanse były takie, że tylko pokazywano gwiazdy właściwie i trochę slajdów. Tak. No to dla 10-latka mimo wszystko jednak jest pewne wyzwanie. Może czasy były inne? Nie wiem, czy były inne czasy, ale samo pokazywanie nieba, strzałka, która pokazywała Kasiopę, Wielki Wóz, to było bardzo interesujące. Potem szukałem tych układów gwiazd na rzeczywistym niebie. Czyli to była inspiracja w ogóle do tego, żeby zająć się astronomią? W pewnym sensie chyba tak. Siedzimy za pulpitem, który był w głównej sali projekcyjnej, również wtedy, kiedy po raz pierwszy przyszedłeś jako dziecko i potem, kiedy przyszedłeś jako już astronom. To jest strasznie skomplikowane, nigdy tego nie pojąłem. Może to wygląda skomplikowanie, ale ten pulpit jest, zapewniam cię Jarku, dużo prostszy niż to, co w tej chwili jest wymagane od operatora, żeby zaprezentować pokaz na sali planetarium. Na projektorze cyfrowym? Na hybrydzie, gdzie mamy zarówno projektor analogowy, czyli porównywalny z tym, jak i cyfrowo, który pozwala wyświetlać obraz na pełnym ekranie. W naszym tle projektor Zeissa, który tutaj pracował przez wiele dekad. I wiesz, dla mnie to jest niesamowite, jak myślę sobie, że dwa pokolenia astronomów tutaj przyszły, pracowały, poszły na emeryturę. On ciągle stał na środku sali. No, on ma już 69 lat. A konstrukcja? Z 1926 roku. W oparciu o projekt profesora Bauersfelda, 3 lata po premierze Bauersfelda, doktor Williger zaproponował właśnie Hantel Planetarium jako rozszerzoną wersję projektora planetarium. I dla mnie to jest urządzenie, które ma duszę, które ma rodzaj osobowości. O, tak bym to określił. Może i tak, ale w pewnym sensie jest to taka przestrzenna instalacja artystyczna, która robi bardzo pozytywne wrażenie. Nie uważasz? Tak, tak jest. Tak jest. I pamiętam, kiedy w roku 2017 zaczęliśmy go rozbierać, 2018, przepraszam, 18. To była wiosna, zaczęliśmy go rozbierać jako ekipa planetarium, to było coś takiego magicznego. Dotykało się tego sprzętu inaczej, jak normalnego urządzenia. No, każdą część, jak pamiętasz, pakowaliśmy w folię bąbelkową, wkładali do skrzyń. Ona
przetrwała 4 lata, po czym ją tutaj ustawiliśmy i nadal działa. Możemy zaprezentować, że projektor jest w pełni sprawny, chociaż nie wyświetla obrazów gwiazd, bo nie mamy tutaj kopuły. Rozbieraliśmy ten projektor dlatego, że zaczynała się przebudowa, która potrwała 4 lata. Planetarium jest już innym miejscem i pamiętam, że wszyscy się wtedy baliśmy, czy ten specyficzny klimat, który tutaj przyciąga ludzi od 1955 roku, pozostanie. Myślę, że liczyliśmy na to i w pewnym sensie to się udało, aczkolwiek nie do końca, bo nie jest możliwe, żeby 2 razy wejść do tej samej rzeki. Mamy nowe otwarcie, nowe planetarium, nowe możliwości, w dużej mierze odmłodzoną załogę, więc to nie jest już dokładnie to planetarium, ale pewne cechy tamtej instytucji gdzieś tutaj zostały zaimplementowane, bo myślę, że nie da się tak do końca odciąć od przeszłości. Zawsze jakiś bagaż tego doświadczenia przenosi się dalej. No chyba ludzie są najważniejsi. Instytucja to ludzie tak naprawdę. Tak, to prawda. Planetarium Śląskie się zmieniło. Jesteśmy w przestrzeni, która jest zupełnie nowa. Tutaj były podziemia planetarium, czy po prostu ziemia, skała? Nic nie było. Nad nami rosła trawa. To no zostało zagłębione w ziemię po to, żeby stary budynek wpisany na listę zabytków, jego bryła pozostała jakby nienaruszona, jeśli chodzi o aspekt widokowy, tak? Nic jej nie zasłania. Wszystko zostało schowane pod ziemią, a ta zresztą bardzo ciekawa architektonicznie budowla nadal jest widoczna z wszystkich stron. 3 dziedziny wiedzy. Meteorologia, czy właściwie geofizyka, w której jest meteorologia i sejsmologia. I astronomia. Sala, w której jesteśmy. I właśnie te ekspozycje mieszczą się tutaj. Tutaj opowiadamy o astronomii, ale ja tak sobie myślę, że kiedy ten budynek w 1955 roku nagle powstał na najwyższym wzniesieniu w Parku Śląskim, wtedy Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, to musiało być coś równie kosmicznego jak ta futurystyczna budowla teraz, a może nawet bardziej. Wydaje mi się, że nawet bardziej, dlatego że ten budynek się wyróżniał, a poza tym prezentował coś, co na świecie nie było jeszcze takie powszechne. Teraz mamy wiele planetariów. W Polsce jest kilkanaście średnich, no nasze nadal jest największe, ale jest poza tym kilkadziesiąt małych, przenośnych planetariów. Wtedy to było pierwsze i jedyne, więc ludzie przychodzili tu jak do świątyni nauki. Zresztą te kolumny w holu głównym, one miały wywołać taki efekt. Natomiast teraz ten efekt nowości jest może trochę mniejszy. Niemniej myślę, że wsadziliśmy tu tak dużo nowoczesnych technologii, że jeszcze przez długi czas to będzie dla nas taki efekt wow i dla tych, którzy tutaj przychodzą. Mówię nie tylko dla tych przychodzących, ale także dla nas, którzy korzystamy z tych technologii, ciągle jeszcze się nimi zachwycamy. Pamiętam, jak przyjechali spece od symulacji i od rzeczywistości wirtualnej z Australii chyba i przelecieli się naszymi symulatorami i wyszli z tych symulatorów i powiedzieli, no postawiliście poprzeczkę wysoko. To były dwie różne ekipy, bo jedna była rzeczywiście z Australii, od gogli VR, a od symulatorów byli Amerykanie. Nie spodziewali się tego, co zobaczą. Znaczy, dla mnie to było bardzo nobilitujące, kiedy powiedzieli, no musimy was gonić. Tak zawsze myślałem, że to my gonimy świat, tak? Od Amerykanów usłyszeć takie słowa, to było bardzo miłe. Wróćmy jeszcze do tego 1955 roku i do tej niezwykłej budowli, która się pojawiła właściwie na nagim jeszcze wzgórzu, bo drzewa posadzono potem. One już były posadzone, ale były jeszcze po prostu małe. Ja, przygotowując się do tej rozmowy, trochę pooglądałem zdjęć Katowic i Chorzowa z tamtego czasu. To w ogóle była jak budowla z innej planety. Zbigniew Solawa, który zaprojektował ten budynek, wykonał niesamowitą pracę. To prawda, że zrobił go w sposób no, nieprawdopodobnie przemyślany, a jednocześnie to jest ładny budynek. Poza tym wpisał się też w taką pewną tradycję modernizmu, które w Katowicach
mniej w Chorzowie, ale również, ale przede wszystkim w Katowicach funkcjonowała. To jest budynek modernistyczny. Musiał dodać trochę elementów socrealizmu, czyli tego pałacowego wnętrza. Taki był też wybuch czasów, ale to się w gruncie rzeczy sprawdziło. Poza tym jakość wykonania, marmurowe posadzki, stiłki, czy te nawierzchnie wykonane z lastiko, które po prawie 70 latach nie noszą śladów zużycia, to jest coś rewelacyjnego. Więc nie tylko projekt, ale także samo wykonawstwo było na wysokim poziomie. I ten budynek właściwie jest jednym z symboli województwa śląskiego. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Dlaczego bardzo często się prezentuje budynek planetarium jako no właśnie coś, co się kojarzy ze Śląskiem? Może dlatego, że jest w dużej mierze niepowtarzalny. Chociaż takim też budynkiem jest Spodek w Katowicach. To jest w ogóle kosmiczna architektura. Dokładnie chciałem do tego nawiązać. Tu mamy Saturna, tam mamy latający pojazd. Koło gwiazd. Tak, i to przy osiedlu gwiazd rzeczywiście. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś z satelity, czy z powietrza, jak wygląda w ogóle ten rejon Katowic, że to jest Spodek, który lądując przeciął na pół Międzynarodowe Centrum Kongresowe, obok gwiazdy, i lecisz parę kilometrów dalej i masz planetarium. Tak, ten lądujący Spodek, który wyrył tą bruzdę w MCK-u też robi wrażenie, ale głównie z lotu ptaka, bo z Ziemi tego do końca nie widać. Natomiast Saturn stojący w centrum parku i to jeszcze na orbicie, bo ten nasz administracyjny budynek stanowi taki ciekawy pierścień, no to jest majstersztyk. Muszę ci powiedzieć, że z kim nie rozmawiasz z mieszkańców regionu? Mówisz planetarium. Byłem tam z wycieczką szkolną. Ty byłeś z wycieczką szkolną, ja byłem. Chyba wszyscy, którzy oglądają i są z naszego regionu, pierwszy raz byli w planetarium z wycieczką szkolną. Nawet nie tylko z naszego regionu, ale także spoza. Mamy bardzo dużo odwiedzających z województw małopolskiego, opolskiego, wrocławskiego. Tutaj autostrada nas też łączy, więc bo mówiliśmy o technologii, że nowy system hybrydowy zastąpił Zeissa, ale myślę, że ta atmosfera w sali głównej się nie zmieniła. Mam na myśli dzieci, które wchodzą i milkną, kiedy robi się ciemno. No mam nadzieję, że się nie zmieni także jeszcze przez długi czas. Mhm. Ale czy rzeczywiście dostrzegasz to zjawisko, że bardzo wiele się dookoła zmieniło, ale odbiór planetarium nie. Chociaż przed remontem. Trzeba przyznać, że wiele osób mówiło, że obiekt wymaga już jakiejś renowacji, liftingu, że musielibyśmy o tym pomyśleć. I bardzo dobrze się stało, że znalazły się pieniądze, że władze pomogły nam ten budynek odrestaurować i dobudować tą powierzchnię, która jest tak naprawdę większa niż oryginalny stary budynek. Tak? Pamiętam na zamknięciu Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki Międzynarodowej w zeszłym roku powiedziałeś takie zdanie, że życzysz tym wszystkim ludziom, którzy przyjechali z całego świata, żeby mieli patrona, który ich będzie wspierał. Pamiętam, i myślę, tak, że to jest bardzo ważne w przypadku tego budynku. Tak myślałem. Powiedziałem wtedy, że jak znajdziecie kogoś, polityka, który będzie otwarty na naukę, to możecie wtedy organizować olimpiady czy budować planetaria. Mówimy o marszałku województwa śląskiego. Jakub Chełstowski akurat był dobrym duchem tego projektu od samego początku, który był przecież zaczęty jeszcze przez poprzednią ekipę. Tak. Tak, tutaj mamy taki bardzo pozytywny przykład kontynuacji, a nawet rozwoju projektów zainicjowanych wcześniej. Bo to nie skończyło się tylko na tym planetarium. Mamy przecież też nowe projekty jak radioteleskop czy nowoczesny teleskop w obserwatorium. To są już nowe projekty, które wykraczają poza modernizację planetarium. Tak sobie myślę, kiedy patrzę na tego Zeissa, że tradycja w przypadku tej instytucji jest również niezwykle ważna. Te wszystkie lata sprawiły, że nie trzeba było planetarium wymyślać na nowo, jak bardzo wiele parków nauki, które w tej chwili startują, jest jakiś projekt, wymyślają target. Myśmy właściwie od samego początku wiedzieli chyba, do kogo się kierujemy. Nie mieliśmy w ogóle problemów z koncepcją tego parku nauki, dlatego że niemal od początku, poza astronomią, która jest jakby clue planetarium,
obserwatorium astronomicznym, które też posiadaliśmy od początku. Zajmowaliśmy się też meteorologią i sejsmologią. Przecież mamy własną stację sejsmiczną, mamy własną stację meteorologiczną. Więc skoro tym się zajmujemy, to stwierdziliśmy, że Park Nauki nie powinien zawierać wszystkiego. Skupmy się na tych dziedzinach, na których się znamy. I tak się też stało. Dlatego wymyślenie tego scenariusza nie było aż tak skomplikowane, chociaż też nie było proste, bo trwało dość sporo. Ale wiedzieliśmy od początku, do czego zmierzamy. Chcę Cię zapytać na koniec jeszcze o region. Czujesz się Ślązakiem? Tak. Jesteś Ślązakiem z dziada pradziada? Tak. Co jest takiego ważnego w śląskości, jeżeli miałbyś ją jakoś zdefiniować? Powiem Ci. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć od środka, jak to wygląda, to należałoby spojrzeć na to z zewnątrz. Natomiast jedno jest pewne, na naszych oczach ten region się zmienił. Ty pamiętasz troszkę jeszcze starsze czasy. Ja wracam do tych zdjęć czarno-białych, które widziałem Katowic. Ten Las Kominów, to wyglądało w ogóle jak Londyn XIX-wieczny. Kolejka z węglem, która gdzieś zatrzymywała się na rondzie w Katowicach. A teraz właściwie zmieniło się też oblicze regionu. Jak patrzysz na panoramę, widzisz te wszystkie biurowce, te centra. To jest niesamowite. Pamiętam z dzieciństwa, że otoczenie wokół, gdziekolwiek byś nie stanął, jestem z Bytkowa, w Bytkowie tam trochę w stronę Starego Chorzowa było trochę pól, więc jak się stanęło na tych polach, mając horyzont otwarty, kominy były w zasadzie wszędzie, bo można rozpoznać między innymi wielkie piece, wieże wyciągowe kopalń. Teraz jak się tam stanie, nie widać nic. Jeden komin, który jest z Elchos, takiej elektrowni w Chorzowie, i jeden z elektrociepłowni w Siemianowicach. Nie ma kominów poza tym. Więc tutaj zmieniło się bardzo pod tym względem. Horyzont się zmienił, nasza panorama w planetarium zawiera te wszystkie elementy horyzontu i ona ma taką wartość archiwalną i zostawiamy to, żeby dla następnych pokoleń pokazać, jak ten horyzont wyglądał, ale on w tej chwili jest zupełnie inny. Mówisz o kolejnych pokoleniach i to się chyba też nie zmienia, że planetarium przyciąga ludzi o specyficznym profilu, ludzi zainteresowanych nie tylko gwiazdami, ale też... Czemu się śmiejesz? Bo myślę, że przyciąga wariatów. No tak. Takich jak ty i ja. Bo wydaje mi się, że to jest chyba miejsce na Śląsku, gdzie można się najbliżej znaleźć kosmosu. Już bliżej się nie da. No w tej chwili może rzeczywiście jest to takie miejsce. A na pewno można poczuć taki impuls, który pociąga nas w kierunku astronomii, w kierunku astronautyki, daje nam szansę obcowania z czymś niewyobrażalnie wielkim, pięknym, a jednocześnie przerażającym. No, kosmos jest taki właśnie z jednej strony chaotyczny, z drugiej bardzo uporządkowany, ogromny i w dużej mierze dla nas nieprzyjazny. I kiedy mamy tego świadomość, czujemy nasze miejsce, jakie zajmujemy na Ziemi, to zresztą rodzi w ludziach też dużo pokory. Myślę, że to wszystko razem to jest jakaś taka kwintesencja planetarium. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.